Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko lubię. Lubię mleko. Dzień dobry Państwu. Jest sobota. Wziąłem mleki. Sobota koło wrota się mówi. Wziąłem mleki. Trochę zjadłem. Kaszę gryczaną z mięskiem. Ugotuję znowu kaszę gryczaną sobie. Pod górę się wezmę. Rozpalę w piecu. I pomyję naczynia. Węgiel, ten drzewko przyniosę, węgiel przyniosę. No węgiel, jak węgiel półtorej wiadra węgla. I to codziennie tak gadasz, kurwa, taki głupot. I wezmę, będzie się paliło w piecu, później gotuję kaszy gryczanej, jęczmiennej. No i będę tak żyć. Może bardzo jesteś zadowolony, żyć. Że Wojtek się nie będzie zaręczał. Przepraszam bardzo, to co Wojtek nagrał na swoim kanale, te bzdury, jeszcze raz mówię bzdury. No bzdury, o. Chciałem razem pojechać. Tak. On by się zaręczył by się z tobą. Asiu, a ja by porozmawiał z Natalką. Tak. I może by dwóch założyliby rodzinki. Tak, już na pewno. Żyliby szczęśliwie może. I tak dalej. Ale sama widzisz, Asiu, Natalko. Sama słyszałeś, jak to on nagrał na mnie bzdury. Już nie będę odnosić się do jego wulgarnie, bo już mnie sił nie ma i nie ma zdrowia. Tracę na tym zdrowie siły. Ale ile... Żeby łączkę jeść. Ale ile sił mam, tyle muszę robić. Tyle muszę robić, tyle muszę pracować, aż do skończenia swojego życia. Widzicie, kochani moi, jak zachowuje się major. No właśnie. Jestem debilem, mam 5 cm. Ja nie powiedziałem, że masz... Nie, nagrywałeś, śmiechu warte. Że ja nagrałem, że masz 5 cm? Oczy przede mnie, majorze. Widzicie? Ktoś nagrał, może wy nagraliście, a major ma okazję jechać po mnie, jak po malinie. Tak, i jedzie. A ja będę miał, mam radość. Będzie dzień zakochany, to ja będę sobie na Olix wejdę, sobie będę szukał kobiety, które będą chętne się bzykać. I zobaczą, czy ja mam ogółem 5 cm. Będę wciskał, jak nie wiem co. A wciskaj sobie, będzie chcesz. Mnie się nie obchodzi, major Wojtek. I powiem tak. Dalej. Nie jestem major. Dla was powiem, że Asiu, Natalko, dlaczego mnie nie chcieliście wziąć do siebie? Co ja dla was zrobiłem? Co major, co Wojtek zrobił? No, że masz pieniądze, to jedź. Nie ma kierowcy, że samochodu nie będzie tam nikt. Więcej. Że ja jestem złym człowiekiem na tym świecie. Niedobrym, nieuczciwym, niegodnym, nierzetelnym. Jestem człowiekiem takim, który każdego gnębi, a serce moje ledwie bije. Ledwie już bije w środku z tego powodu, że dosyć mam tych nerwów, tracenia zdrowia. Prawda, człowieku, napisałeś ten wierszyk. Wróć, synu, wróć daleko. Dobrze, i tak dalej. Nęcajcie się, on właśnie powtarza, wy się na nim nęcajcie się i na mnie. I tak dalej. Prawda, major teraz powiedział, wy się znęcacie się. Wy znęcacie się nade mną i nad Wojtkiem. Dlaczego to robicie, to ja nie wiem. Dlaczego wy tak nękacie nas, nie wiem.
Dlaczego tak robicie? Nie wiem. Zastanówcie się, co my dla was robiliśmy. Co my dla was robiliśmy? Ja i Wojtek. W garki chyba nie narobiliśmy. Garki macie czyściutkie jak kryształ. Spodnie, nie, do spodni nie zaglądałem dla waszych. Ja i Wojtek nie zaglądaliśmy? Nie. Do garków też nie. Dlaczego wy tak robicie? Dlaczego tak nękacie nas? Nie wiem, chyba chcecie osiągnąć naszą wspólną posiadłość. Naszą wspólną posiadłość. To nie moja posiadłość. Zabrać sobie. Poczekajcie, jeszcze może parę dni, godzin, sekund. Jak ja odejdę, trudno, gdzie Wojtek będzie. Nie wiem. Nie wiem, gdzie on będzie, mój przyjaciel. Nie wiem. Obawiam się, boli serce, że będziemy pod mostem. Pod mostem będę. Kaczki łowił. Ja. Dlaczego wy tak robicie? Co ja dla was zrobił? Co Wojtek zrobił? Zastanówcie się jeszcze raz, proszę was. Proszę was. Prawda, Wojtek powiedział, że dzisiaj sobota, kołobrota, a jutro dzień zakochanych. Smętny dzień dla Wojtka i dla mnie. No właśnie do tego dążyłeś. Nie, ja nie dążyłem do tego, Wojtku. Ja dążyłem, żeby dwóch byliśmy weseli, żeby się poweseliliśmy się. Choć trochę. Choć trochę poweseliliśmy się koło kobiet. O, dzisiaj 13 ja sobie bułeczkę będę jadł. A sobie zamówię kurczaka, będę kurczaka jadł sobie na obiad. No i już. I powiem, co ja zrobiłem, co Wojtek zrobił. Proszę was. I prosiłem, na kolanach może błagać będę was. Może krzyżem się położę. Czy czym? Chcecie, żeby krzyżem się położył? Bardzo proszę. Położę się. Będę leżeć. Będę pokutować. Bo same wymyśliliście to hasło. Jesteś Krzysztofie męczennikiem. Tak. Tak jak Pan Jezus, a może Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, wybrali mnie na to, żebyś się męczył, żebyś śmiercią męczeńską umarł, żeby normalną śmiercią nie umarł, tylko męczeńską. Męczeńską tą śmiercią moją, żeby znaleźć się tam, w grobie. Tam znaleźć się w grobie, czym prędzej, żeby razem z rodzicami, razem tam byłem, żeby tam razem spoczywałem, żeby tam razem leżałem. Już mi mam dosyć o śmierci non stop ty gadasz, codziennie. Prawda, człowieku mówisz. To mnie w taki sposób ty prowadzisz do ziemi chyba, szybciej. Jeszcze zimno, jeszcze nie wyspowstuję to spać. Na razie wam mówię.